sportowcy. Bądźcie silni, aby się was bali. Nie mówimy, że jest dobrze, ani nie mówimy, że jest źle. Kibice. Sport na uczelniach. Politechnika Wrocławska. Uniwersytet Wrocławski. Uniwersytet Ekonomiczny. Zero jeden do przerwy na 91.6 FM. 0-1 do przerwy, czyli cotygodniowe podsumowanie sportu naszego wrocławskiego, ale nie tylko wrocławskiego. Widzimy się, słyszymy się od godziny 20 do godziny 22. W pierwszej godzinie już są z nami dwie piękne panie: Monika Ptak, środkowa Impelu Wrocław, i Agata Sawicka, libero Impelu Wrocław, z którymi porozmawiamy nie tylko o parkiecie, ale także o tym, co się dzieje poza parkietem. Także zostańcie z nami do godziny 22, dokładnie do 21, bo o 21 co mamy, Adam? No, siatkarskich emocji nie zabraknie także po 21, bo będziemy mówić o siatkarzach Gwardii Wrocław, ale to nie wszystko, bo na parkietach będziemy także korfbalowych. Tam nasi wrocławscy korfbaliści co prawda pauzowali w kolejnej kolejce rozgrywek Polskiej Ligi Korfbalu, ale w międzyczasie zagrali bardzo ciekawe dwa mecze sparingowe z reprezentacją Słowacji. Na pewno warto będzie o nich u nas posłuchać. No i także tradycyjnie sprawdzimy, co tam słychać w innych wrocławskich drużynach, między innymi u piłkarzy Śląska Wrocław, także warto zostać z nami. Na najbliższe dwie godziny zapraszają Patryk Osuch i Jan Wemplewicz. Radio Luz poleca. To co, dziewczyny, zaczynamy! Imper! Hej! Wasze wsparcie dodaje nam skrzydeł. Czekamy na was w hali Orbita. Agata Sawicka. Magda Gryka. Agnieszka Kąkolewska. Impel Wrocław na 91.6 FM. Włącz się sportowo. Radio Luz poleca. 0-1 do przerwy w akademickim Radiu Luz na 91.6 FM. Z nami w studiu obiecani goście, siatkarki Impela Wrocław, Agata Sawicka i Monika Ptak. Witam was serdecznie. Cześć, witamy. Dobry wieczór. Od razu powiem na wstępie tak. Troszeczkę czytałem przed waszym przyjściem o tym, co klubowa strona internetowa donosi przed spotkaniem najbliższym pucharowym z Galatasaray Stambuł. Tam dość mocno siłowni, o treningach ciężkich fizycznych. Jak na te treningi bardzo dobrze promieniujecie formą, nie wyglądacie na zmęczone. Jak to z tym jest? Znaczy my chyba poza salą, poza meczami, treningami, wydaje mi się, że nie najgorzej wyglądamy właśnie. Człowiek jak się umaluje, to naprawdę może nieźle wyglądać. Nie, to się akurat śmiejemy, ale faktycznie mamy bardzo ciężkie treningi teraz, jest dużo pracy, ciężka siłownia, ale wszystko idzie zgodnie z planem, także wierzymy, że najbliższe mecze będą pozytywne dla nas, a bardzo mocno myślimy już o tym meczu środowym z Galatasaray. Wierzymy w zwycięstwo i wierzymy, że będziemy dalej uczestniczyły w pucharach. No właśnie, a jakie jest takie wasze nastawienie co do tego meczu i jak odbieracie tą porażkę 3-1, mimo że ten pierwszy mecz fajnie zaczęłyście, bo prowadziłyście nawet w pierwszym secie. Wygrałyście tego pierwszego seta. Moim zdaniem to jest tak, że mając w pamięci cały czas to, że tam była taka, no trzeba przyznać, totalna porażka, chciałybyśmy na pewno wyjść teraz silne na parkiet i pokazać, że potrafimy grać siatkówkę. To nie jest tak, że nagle z dnia na dzień zapomniałyśmy tego, co uczyłyśmy się przez właściwie pół życia. No i wygrać za 3 punkty najlepiej. W ogóle tak w tych pucharach europejskich dość mocno zostałyście tak trochę przeszczołgane przez te tureckie zespoły, bo i silna grupa w Lidze Mistrzyń i teraz zaraz po Lidze Mistrzyń trafiłyście też na silną turecką drużynę. To nie jest pewnie wymarzony taki moment, żeby no dobrze zaprezentować się w pucharach przy tak silnych rywalkach, bo tam nazwiska rzeczywiście robią wrażenie. Ja myślę, że my mamy taki zespół, który też robi wrażenie i też mamy takie nazwiska, ale wydaje mi się, że naprawdę stać nas na to już poza wszystkim, poza nazwiskami, na bardzo dobrą grę i na pewno stać nas na wygraną z Turczynkami. Także naprawdę jesteśmy dobrej myśli, będziemy na pewno walczyły i myślę, że jeszcze pokażemy na co nas stać.
Ja mam takie pytanie do Moniki, bo teraz już zeszliśmy na koleżanki z zespołu, bo ty, Monika, kiedyś w jednym z wywiadów powiedziałaś, że jak się uczyć, to tylko od tych najlepszych. Czy mimo po tej, no bo masz jednak duże doświadczenie, jakby nie patrzeć w siatkówce, czy ciągle uczysz się od tych starszych koleżanek, od Karoliny Costa-Grande, od Christine Hildebrandt na przykład? Tak, wydaje mi się, że każdy trening, który odbywamy, przynosi nam coś nowego, jakąś nową naukę. I zgadzam się z tym i potwierdzam. Każdy trening jest dla mnie czymś wartościowym. Przy tak doświadczonych zawodniczkach można nauczyć się naprawdę wiele. Nawet jeżeli nie są to umiejętności typowo siatkarskie, to takie, nie wiem, taki spokój wewnętrzny, to też jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o później o grę zespołową na wysokim poziomie. I myślę, że mam ogromne szczęście, że mogłam trafić do takiego zespołu, w którym są tak doświadczone zawodniczki. Oczywiście do Impela Wrocław jeszcze powrócimy na 91 i 6 FM, a wy zostańcie z nami. Godzina 20:25, a z nami w studiu akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM nadal Agata Sawicka i Monika Ptak, zawodniczki Impela Wrocław. Uśmiechnięte, mimo że pogoda na dworze no nie sprzyja, ale u nas w Radiu Luz oczywiście jak najbardziej. Tak zastanawiam się, Agata, dlaczego mówią na ciebie Kulka? Skąd się wziął ten pseudonim Kulka? Ojejku, to strasznie długa historia, ale powiem wam w skrócie. Mój pierwszy trener, Zbigniew Zdun, miał taką tendencję do przezywania praktycznie wszystkich swoich siatkarek. No ja w związku z powyższym już na każdym obozie coś mnie się działo, a to paluszek, a to podkręcona kosteczka, to nazywał mnie Kulawa. Nikt nie chciał do mnie mówić tak długo, więc wymyślił jakiś przyjemny człowiek skrót Kulka i tak już zostało. I tak zostało, mówią na ciebie Kula. A Monika ma jakiś pseudonim albo miała kiedykolwiek jakiś pseudonim? Niestety nie, jestem aż taka interesująca jak Agata Kulka Sawicka. Agata Kula Sawicka i Monika Ptak. Jeżeli macie pytania do dziewczyn, 71 320 4455, dzwońcie albo wysyłajcie SMS-y na 71 601 w treści luz, spacja i pytanie, które oczywiście zadamy dziewczynom. Dziewczyny, a jak oceniacie atmosferę na przykład panującą na różnych, na meczach, szczególnie tutaj w hali Orbita? No oczywiście, że jest zawsze bardzo pozytywna. Wiadomo, że dziękujemy i liczymy zawsze na wszystkich kibiców. Mówi się tak, że kibice to jest siódmy zawodnik na boisku i chyba taka jest prawda. Zawsze podrywają nas do walki, zawsze nas wspierają, zawsze krzyczą i skandują nasze nazwiska, także na pewno jest to budujące. No i oczywiście liczymy na was, kochani, bardzo serdecznie was zapraszamy w środę na mecz, bądźcie z nami. No właśnie, przypominamy, środa, 24 dzień lutego, godzina 18, Halo Orbita, spotkanie rewanżowe Pucharu CEF, Impel Wrocław, Galatasaray, Stambuł. Tak jeszcze wracając do tego spotkania, to się bardzo wszystko fajnie ułożyło, bo właściwie od ostatniego spotkania ligowego minął tydzień, bo w walentynki chyba grałyście, z tego co pamiętam, 14. Gracie teraz dopiero w kolejną środę, to jest bardzo dużo czasu, a jak już mówiliśmy, na przygotowania się między innymi na siłowni, ale też żeby chyba trochę odpocząć, poukładać sobie to wszystko w głowie i wyjść rzeczywiście z taką zdwojoną energią. Czy to jest jednak mimo wszystko jakiś problem, bo są tacy sportowcy, którzy jednak, to tak mówiliśmy tutaj off record, sztampowo używają jakichś sformułowań, że nie byli w rytmie meczowym, że była za długa przerwa. Jak to z waszej strony wygląda? Czy jednak dobrze, że jest ta przerwa, czy fajnie by było ten mecz w weekend zagrać, żeby wejść z marszu na to spotkanie pucharowe? To jest połowa sezonu, ponad połowa, także poza grą przypuszczalnie oprócz mnie, śmieję się, bo jestem po kontuzji, nie jest nikt i myślę, że taka tygodniowa przerwa nikomu źle nie zrobi. Oczywiście trenujemy bardzo ciężko, ale miałyśmy też czas, żeby chwilę odsapnąć, odpocząć, pobyć z najbliższymi, z rodziną, z ludźmi, którzy są najbliżej i nas wspierają zawsze, jak jest jakiś kryzys, bo i taki się u nas zdarzają. No, jesteśmy tylko ludźmi, nie da się ukryć. Także i tak jesteśmy cały czas w gazie i myślę, że do środy będziemy w jeszcze większym albo największym, na to liczymy. No właśnie, Agata, bo wspomniałaś o tej swojej kontuzji, na pewno to przykra rzecz, ale zapytam, jak
ogólnie teraz, jak się czujesz, czy już wróciłaś do pełni zdrowia, jak mówił no, fizjoterapeuta Impela, Artur Chnida, powiedział, że kulka się tak łatwo nie podda i znaleźć i oczywiście znając jej charakter wróci szybciej niż nam się wydaje. No taka jest prawda, bardzo dziękuję ci Arturku, pozdrawiam cię serdecznie. Znaczy wróciłam po 6 miesiącach, także jest to faktycznie dość szybko, no ale no niestety do formy, do pełni formy, do pełni sprawności czysto boiskowej, siatkarskiej jeszcze na pewno mi troszeczkę brakuje. Jestem całym sercem, głową oczywiście na treningach, na parkiecie, walczę czasami ze swoimi słabościami również. Bo to jednak jest pół roku przerwy i nie jest tak prosto wrócić po takiej kontuzji. No ale też są bardzo pozytywne rzeczy. Dużo się człowiek uczy, cierpliwości na pewno, wytrwałości, także mam nadzieję, że na tę najważniejszą część sezonu będę w 100% gotowa. Co myśli siatkarz, jeżeli wie, że już coś nieciekawego się stanie, coś już się stało właściwie, jest to kontuzja. Jaka była pierwsza myśl twoja zaraz po tym, jak no, upadłaś i wiedziałeś, że to jest niezbyt przyjemna sprawa? To znaczy ja jeszcze nie do końca wiedziałam po kontuzji, co się tak naprawdę wydarzyło, bo my byłyśmy w Baku z kadrą i tak naprawdę to czekaliśmy, ja czekałam do samego końca na opinię lekarza, który stwierdzi, czy są to faktycznie więzadła krzyżowe, czy nie. Czy może tylko skręcenie i cały czas do samego powrotu i wizyty u doktora Domżalskiego na to liczyłam. No ale niestety okazało się, że są to więzadła krzyżowe. Nic to, po prostu człowiek musi się zawziąć i zrobić wszystko, żeby jak najszybciej wrócić, żeby zrobić dobrą, bardzo dobrą rehabilitację i no i tak, no i jestem. O przyjemnych rzeczach na pewno jeszcze porozmawiamy, kontuzję zostawimy. Dziewczyny cały czas zadowolone, mam nadzieję, że te humory nas nie opuszczą do końca godziny ósmej, a wy zostańcie z nami. Przypominam, że możecie cały czas zadawać pytania, czy to na Facebooku, na stronie, na naszym fanpage'u Radio Luz, czy na fanpage'u naszej audycji 01 do przerwy. My czekamy na te pytania. Zostańcie z nami na 91 i 6 FM. Jest z nami cały czas Agata Sawicka i jest z nami Monika Ptak, z którymi to rozmawiamy o siatkówce, ale też nie tylko o siatkówce, ale jeszcze chciałbym wrócić na te tematy parkietowe, bo tak patrząc na te różne wyniki, zastanawiam się, z jakimi przeciwnikami gra się wam najlepiej, bo czasami zdarza się wygrywać z takimi potężnymi naprawdę przeciwnikami. Niekiedy no, zdarza się przegrywać z takimi słabiej notowanymi. Jak to jest, jak wam się gra? Z którymi drużynami najlepiej? Ja myślę, że to nie ma jakiejś tam reguły. Uważam, że można przegrać mecz z drużyną, która jest w tabeli gdzieś na końcu. A można też wygrać z aktualnym mistrzem Polski. Prawda, Kuleczko? Więc tak jak dzisiaj, mecz Bielsko-Chemik-Police. Wydawałoby się, że Policzanki są faworytem w tym spotkaniu, a mimo wszystko dziewczyny musiały pogodzić się z porażką, właściwie 3-0, 0-3 i no, różnie bywa. Siatkówka jest naprawdę taką grą, która jest nieprzewidywalna i nie można chyba wskazać przeciwnika, z którym się gra dobrze, a którym się gra źle. No właśnie wiele osób wskazuje na to, że ta kobieca siatkówka jest takim sportem nieprzewidywalnym, tak jak mamy tutaj kolejny przykład, wasz mecz z Developersem Rzeszów, tam było 24-17 i udało się. Monika się już żegna tutaj. Tak. Co się działo w głowach wtedy? Tak myśląc, jest 24-17 i udało się wygrać tego seta. Jesteśmy na antenie, więc tak naprawdę nie mogę powiedzieć, co myślałam wtedy w głowie. Natomiast moje myśli kotłowały się wokół tego, że mimo wszystko ten kolejny set przeważył, a czyli szala została przeważona na naszą stronę i wygrałyśmy ten mecz, ale naprawdę było gorąco. Czy na przykład, tak jak już wspomniany Chemik Police, ktoś w końcu znalazł na niego jakoś tam jakiś sposób, że udało się wygrać 0-3. Kulka, jak tobie się gra przeciwko temu zespołowi, wiedząc, że tam kiedyś reprezentowałaś barwy tego zespołu? Jejku, ja reprezentowałam też na przykład Bielsko, także
No, to są mecze, gdzie na pewno wraca się z sentymentem do tych zespołów, do tych chwil spędzonych w danym klubie, w danym mieście. Ale teraz gram dla Impela Wrocław i to jest dla mnie najważniejsze. I wręcz jest takie poczucie, jak się gra z takimi przeciwnikami, z takimi drużynami, w których się kiedyś grało, że człowiek chce się pokazać z jak najlepszej strony. Raz wychodzi to dobrze, pozytywnie, raz niestety nie. Ale mnie przeciwko Chemikowi zawsze grało się w porządku, zresztą tak samo jak z Bielskiem. To myślę, że nie ma tutaj reguły akurat. Ja tak się zastanawiam, patrząc na tabelę i wracając też do tematu Orlen Ligi i tego, co mówimy, że no też każdy właściwie może wygrać z każdym, czego też Chemik ostatnio się przekonał. Na co was stać w tym sezonie tak naprawdę? O czym się u was teraz rozmawia w szatni? No bo jest ten teraz pucharowy mecz z Galatasaray, jasne. Jak się uda awansować, oczywiście za to trzymamy kciuki, no to świetnie. No ale jest przede wszystkim Liga. We Wrocławiu zawsze, odkąd Impel gra w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, jest temat jak najwyższego miejsca, jak najwięcej punktów, żeby zdobywać i grać o mistrzostwo. Jak to z waszej strony wygląda? Czy wy macie powiedziane, o co w tym sezonie tak naprawdę się gra? To jest tak, że jeżeli chodzi o naszych przełożonych, można tak powiedzieć, jakiś zarząd, można powiedzieć, że jakichś tak konkretnych, jasnych, sprecyzowanych planów i założeń na ten sezon nie ma, ale każda z nas przychodzi tutaj, albo przychodząc tutaj, miała świadomość tego, że będziemy walczyć o medale, o najwyższe medale, o najlepsze medale, o złote, srebrne czy brązowe. Trzy medale, które wymieniłam, natomiast jeden z nich na pewno jest gdzieś w założeniu takich, w którym my mamy zdobyć. Natomiast myślę, że to też jest fajne ze strony klubu, że takiej presji nałożonej z góry nie ma i to nam powinno przede wszystkim ułatwić tą grę. Co mogę powiedzieć? Myślę, że jesteśmy w stanie coś ugrać. A ja jeszcze tutaj wejdę Moniczce w słowo, bo ja wierzę w to i będę wierzyła i będę myślała tak do samego końca, że jesteśmy w stanie wygrać złoty medal i tego się będę trzymała. Ja wiem, że wszyscy kibice już będą mówili, że tak, że trzeba się pogodzić, że jest Chemik, że są inne zespoły, że jest Sopot, ale ja wierzę ze szczerego serca, że mamy takie zawodniczki, że jesteśmy w stanie powalczyć o najwyższe trofeum i na pewno będziemy też walczyć o to w pucharze. Oczywiście zgadzamy się z tym, to nie ma najmniejszej wątpliwości, bo już znalazłyście sposób przecież na, jakby nie patrzeć, na każdy zespół w przeciągu tej swojej historii. Tak czy inaczej, wrócimy jeszcze do rozmowy z dwiema pięknymi kobietami, z Agatą Sawicką i Moniką Ptak. Zostańcie na 91 i 6 FM. Zbliża się godzina 21, Akademicki Radio Luz na 91 i 6 FM. Z nami w studiu cały czas jeszcze Agata Sawicka i Monika Ptak, Impel Wrocław. Prosiliśmy was o pytania też do dziewczyn, żeby nie było, że tylko my tutaj też pytamy. No i Maciek przysłał nam pytanie, dziewczyny. Pytanie, zakładając, że awansujecie do kolejnej fazy rozgrywek Orlen Ligi, chciałybyście zmierzyć się z Chemikiem, którego już pokonałyście, czy jednak skazane będziecie moim zdaniem na drużynę, która lepiej prezentuje się od mistrza Polski, czyli Atom Trefl Sopot? Kto by? Ja może powiem to, co powiedziała Agata wtedy, kiedy nas nie było na wizji. Dla niej to bez różnicy. I tak trzeba wklepać. Tak powiedziałam, ale nie, że wklepać, no bez przesady, Monika, nie zdradzaj takich rzeczy na antenie. Chciałam powiedzieć, że po prostu trzeba by było, jeśli chce się mieć mistrza, to trzeba wygrać z każdym zespołem, obojętnie kto by to nie był. Brawa, Agata, tak właśnie powiedziała, tylko ja tak powiedziałam bardziej bezpośrednio. Czy do jakiegoś zwycięstwa na przykład w meczu, czy do lepszej gry, którą, albo dobrej gry, którą wyprezentujecie, czy macie jakieś takie swoje rytuały, które pomagają wam w tym właśnie, Agata i Monika? Śmiałyśmy się, no mamy parę swoich rytuałów i chyba każdy sportowiec je ma. Myślę, że paru na przykład siatkarzy się nie goli przed meczami. No i to jest takie normalne. No i my też tak mamy. Ja na przykład zawsze piję kawę przed meczem i jem ciasto, ale powinnam nie jeść. Ja mam post, więc ja nie jem i jem daktyle. Czyli poznaliśmy już
rytuały dziewczyn dziewczyn z Impela Wrocław, które pomagają w, no, w pokonaniu każdego przeciwnika. Jeszcze dziewczyny się śmieją chyba z tego ciasta, albo z tego... Z daktyli. Z daktyli, śmieją się z daktyli. Ale jeszcze takie ciekawe pytanie mi przyszło do głowy. Właśnie powinniśmy zacząć w zasadzie od tego pytania. Dlaczego siatkówka u Agaty i dlaczego siatkówka właśnie u Moniki? Wiem, że Agata, twoja mama trenowała siatkówkę. Czy to tak przeszło? We krwi masz siatkówkę? Być może tak, znaczy na pewno tak. Kocham cię, mamusiu, i pozdrawiam i dziękuję ci bardzo za wszystko. Ja tak, też to... muszę pozdrowić moją też. Też ją poczekaj, daj powiedzieć do końca. No tak, na pierwszy trening siatkarski właśnie zaprowadziła mnie mama. I tak już zostało, ale w międzyczasie robiłam wiele różnych rzeczy, na przykład chodziłam na pływanie, gimnastykę sportową, z której mnie niestety wyrzucili, bo byłam troszeczkę za duża. No i tak myślę, że wiele takich pozytywnych albo i mniej zdarzeń wyszło na to, że zostałam siatkarką, z czego jestem najszczęśliwsza na świecie. Czy Monika, ty próbowałaś skoków dal, zgadza się? Tak, tak. Kiedyś jeszcze w szkole podstawowej skakałam w dal. Jednakże nie wiem, jak to się stało właściwie, że na pierwsze treningi wybrałam się na treningi siatkarskie. Może dlatego, że zawsze tam dosyć duży, wysoki, zawsze byłam wysoka, najwyższa w klasie. I dlatego też być może nauczyciele WF-u bardziej kierowali mnie w tą dyscyplinę, z czego jestem bardzo zadowolona i wdzięczna też im za to, że pokierowali mnie właśnie w tą stronę. No oczywiście bardzo się cieszymy z tego względu, że dziewczyny zostały siatkarkami, a nie nikim innym, bo ten na pewno gra Impela Wrocław nie prezentowała się tak, jak się prezentuje teraz. Dziękujemy wam serdecznie, dziewczyny, za to, że przyszłyście do studia. Mamy jeszcze dla was prezent, taki prezent w postaci pozdrowień. Oczywiście prosiłyście nas o te pozdrowienia. No to w takim razie słuchamy. Tak, bardzo, bardzo serdecznie, z całego serca chciałam pozdrowić naszą wspólną, wspaniałą koleżankę Andriczkę, naszą Czeszkę ukochaną. Bardzo nas o to prosiła, więc pozdrawiamy cię, Andrę. Ja prywatnie chciałam uściskać i pozdrowić całą moją rodzinkę i mojego wspaniałego męża, który zawsze jest przy mnie. Dziękuję ci, kochanie. Monika? Jakie to było słodkie. Marcinie, też się pozdrawiam w takim razie, skoro Agata cię również pozdrawia. Ja bym chciała jeszcze raz przekazać pozdrowienia dla Andrei i powiedzieć po czesku, tak jak ona mówi: ahoj, Andrea. Co dalej? Ja bym chciała też również pozdrowić wszystkie nasze koleżanki z zespołu, nasz sztab szkoleniowy. No oczywiście mojego męża, który też pewnie teraz siedzi w domu i wysłuchuje to, co tutaj tworzymy. A jeżeli słyszy mnie moja mama, no to też ją pozdrawiam. A ja jeszcze tylko pozdrawiam Moniczkę czy Pieruk. Buzia, Monia. 2 dni, 21 godzin, 2 minuty i 3 sekundy. Tak pokazuje zegar na waszej stronie klubowej do spotkania z Galatasaray Stambuł. Zapraszamy serdecznie wszystkich słuchaczy, żeby przyszli, żeby dopingowali i obyśmy wszyscy w tak dobrych umowach jak dzisiaj kończyli tą rywalizację już za te 2 dni. Agata Sawicka, Monika Ptak, Impel Wrocław. Dziękujemy jeszcze raz, że znalazłyście chwilę, że do nas przyszłyście. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Nie koniec to sportowych emocji. Jeszcze na antenie Akademickiego Radia Luz trwa 01 do przerwy. Zostańcie z nami, już kolejne tematy sportowe niedługo.